Ten, który jest Panem całej Ziemi. Bóg przedstawia się nam i o tym będziemy dzisiaj właśnie mówili. Ale zanim to uczynimy, to w kilku słowach poprośmy o Bożą obecność i błogosławieństwo. Nasz drogi Boże, chylimy nasze czoła przed Tobą na znak uniżenia, czci, szacunku dla Ciebie, wielkiego podziwu i naszej ludzkiej, być może niedoskonałej, ale z serca płynącej miłości. Chcemy dziękować za to, że jesteś cudownym Bogiem. Dziękować za to, że tak wiele wysiłków podejmujesz, żeby przebić się przez nasze kamienne skorupy, żeby dotrzeć do serca i pociągnąć nas ku sobie. Panie Boże, dziękujemy za te wszystkie wysiłki. Ty najlepiej nas rozumiesz, lepiej chyba niż my sami siebie. I dlatego ta Twoja troska, Twoja tęsknota, Twoje starania, ażeby nas pozyskać, tak bardzo cieszą nas i tak mocno utwierdzają w przekonaniu, że jesteś po naszej stronie. Panie Boże, prosimy Ciebie o błogosławieństwo dla dzisiejszego spotkania i prosimy o to, byś był naszym nauczycielem. Przemawiaj do nas przez Twoje słowo. Prosimy o to w Chrystusa imieniu. Amen. Ten, który jest Panem całej ziemi. Kiedy dzisiaj chrześcijanie mówią, że Bóg jest Bogiem uniwersum, kosmosu, wszechświata, to właściwie wiele osób powie, no tak, no w sumie to przecież jest oczywiste. Ale nie było to faktem oczywistym dla ludzi żyjących w starożytności. Na pewno wiecie, że w czasach starożytnych, w dobie Starego Testamentu, ludzie byli przekonani, że z uwagi na to właśnie, że istnieje wielu bogów, to każdy z nich ma jakąś strefę wpływu. Byli bogowie, którzy opiekowali się państwami, byli bogowie, którzy opiekowali się miastami, jakąś gałęzią życia, handlem, kupiectwem, wojną, ogniskiem domowym, pogodą, oceanami, ziemią, podziemnym światem. Każdy z tych bogów, z tych bóstw miał jakiś zakres swojego wpływu, kompetencji i oddziaływania. Dlatego ten tytuł, ten, który jest Panem całej ziemi, on wcale nie jest taki przypadkowy. Zobaczymy, czy rzeczywiście Biblia potwierdzi tą tezę. Przede wszystkim zacznijmy od rozmowy, która na pewno jest nam doskonale znana i zawarta w kilku Ewangeliach. I jest to rozmowa, którą Pan Jezus odbył na stoku Góry Oliwnej, kiedy apostołowie z zachwytem wskazywali na świątynię, która znajdowała się w centrum Jerozolimy. Czytamy w Ewangelii według Mateusza. Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, by Mu pokazać budowlę świątyni, lecz On rzekł do nich. Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Jak ta informacja musiała zabrzmieć w uszach przeciętnego Izraelity w tamtym czasie? Przecież świątynia była ich dumą, była perełką, była przepiękna, ona naprawdę mogła zachwycić. I kiedy poganie nawet przybywali do Jerozolimy, czytamy w Ewangelii Jana, że Grecy chcieli widzieć Jezusa, a spotkali Go właśnie w świątyni, kiedy poganie przybywali, żeby oglądać świątynię, wywierała ona na nich niesamowite wrażenie, a przecież mogli zobaczyć tylko jej fragment, przeznaczony tylko i wyłącznie dla pogan. A więc była to duma całego narodu. I kiedy Jezus powiedział, że nie zostanie tu kamień na kamieniu, no to w głowie przeciętnego Izraelity powstał jakiś taki potężny chaos myślowy. Co musi się wydarzyć, żeby ktoś mógł zniszczyć świątynię? Świątynia była niszczona, chociażby za czasów babilońskich, kiedy została świątynia Salomona zrównana z ziemią, ale żeby jeszcze raz, żeby teraz, ta przepiękna, ta cudowna, nie zostanie tu kamień na kamieniu. A więc jak reagują uczniowie, jak reagują apostołowie? Gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności. Powiedz nam, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Dla nich zburzenie świątyni było równoznaczne z czym? No z końcem świata. Jeśli świątynia ma być zniszczona, to chyba jakiś kataklizm, jakiś kres dziejów. No Boże, jeżeli pozwoli, żeby Twój dom został zrównany z ziemią, to co się musi wydarzyć? Jaki to będzie moment? Dla apostołów było to jednoznaczne. Jeżeli będzie zniszczona świątynia, kamień na kamieniu tu nie zostanie, to powiedz nam w takim razie,
kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. To musi być jakiś kataklizm. I Pan Jezus, kiedy widział tą troskę na twarzach apostołów, powiedział im w dosyć dziwne słowa. Tak jakby odpowiadał zupełnie obok, nie na pytanie, które zostało zadane, ale odpowiadał zupełnie obok. Co mówi Jezus? Na to powiedział im: strzeżcie się, żeby ktoś was nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, że jestem Mesjaszem, i wielu w błąd wprowadzą. O co pytają apostołowie? Kiedy? Jaki będzie znak? A na jaką rzecz zwraca uwagę Pan Jezus? Co szczególnie przykuwa jego uwagę? Nie pytajcie o kalendarz, nie pytajcie o znaki, ale uważajcie. Akcent położony jest na co? Uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Czyli musimy się spodziewać, że w związku z tym wydarzeniem, z tymi wydarzeniami czasu końca, będą związane zwiedzenia, i to tak misternie tkane, że Pan Jezus powiedział, że będą to cuda, znaki, wydarzenia tak misternie przystrojone, że mogą zwieść nawet wybranych. A więc ludzi, którzy znają Słowo Boże, którzy są na te wydarzenia przygotowani. Jezus dalej opowiada, czego możemy się spodziewać. Mówi: będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym, to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Jeżeli te słowa były prawdziwe w jakimś sensie w czasach Pana Jezusa, to dzisiaj są jeszcze bardziej aktualne. Popatrzcie, minęło nie tak dużo lat. Jaki był świat przed 20, przed 30 laty, przed 10 laty, a jaki jest dzisiaj? Czy nie zmieniła się mapa Europy? Czy nie rozsypały się kraje, które wydawały się takie solidne? Związek Radziecki, Jugosławia, teraz Czechosłowacja, tak? Kruszą się, coraz bardziej rozdrabniają. A najgorsze jest to, że został zachwiany porządek świata. Że dzisiaj już nikt nie może być bezpieczny. Bo dzisiaj wojna trochę inaczej wygląda niż kilka lat temu. Dzisiaj gdzie jest wróg? Czy to armia staje przeciwko armii? Dzisiaj wsiadamy do tramwaju i nie mamy pewności, że komuś nie przyjdzie do głowy, żeby ten tramwaj wysadzić w powietrze w imię jakiegoś Boga albo ideologii, tak? Dzisiaj wróg może się kryć wszędzie. Wszędzie. I to już nie stoi armia przeciwko armii, ale każdy człowiek może być potencjalnym bojownikiem, żołnierzem, jakimś terrorystą. A więc żyjemy w lęku, żyjemy w strachu. Dalej Pan Jezus mówi do apostołów: będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi, lecz to wszystko dopiero początek boleści. To nie jest koniec, dopiero przygrywka, dopiero sytuacja zacznie się rozkręcać. I to jest paradoks. Są kraje, gdzie za podarowanie przeterminowanej żywności ludziom bezdomnym państwo potrafi karać swoich obywateli, i są kraje, w których ludzie nie mają co włożyć do miski. Świat paradoksów. Gdzieś psuje się żywność, a gdzieś ludzie błagają o kawałek chleba, o szklankę wody. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się, wie, że będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Dzisiaj są takie miejsca, gdzie chrześcijanie kładą swoje życie, dlatego że są chrześcijanami. Tutaj widzimy obrazek, dramatyczny obrazek. Chrześcijański, człowiek chrześcijanin, który został zamordowany, ukrzyżowany przez to nowo powstałe pseudopaństwo arabskie, ISIS, państwo islamskie. Zaczytanie Biblii, ostrą maczetą kroi się dłonie w plasterki, odcina je albo krzyżuje, tak jak tutaj, z uwagi na Chrystusa. My w Polsce tego jeszcze nie czujemy, ale ten świat coraz bardziej się podgrzewa, dlatego że wraz z falami napływowych ludzi, prawda, tych uchodźców, przenoszą się na tereny dotychczas spokojne ludzie, którzy mogą siać zagrożenie. Tego nie unikniemy. A więc świat staje się coraz bardziej niebezpieczny i słowo Chrystus niektórych popycha do zbrodni. Wystarczy, że ktoś chrześcijaninem jest, żeby przypłacił to życiem.
Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czego mamy się spodziewać? Wielu fałszywych proroków. Jak będą działać? Niezwykle skutecznie. Wielu w błąd wprowadzą. Gdybyśmy chcieli kogoś oszukać, to co byśmy, jakie środki, jaką taktykę byśmy przyjęli? No, trzeba uczynić kłamstwo jak najbardziej podobne do prawdy. A więc ci najbardziej niebezpieczni, fałszywi prorocy to są ludzie, którzy doskonale operują Biblią. To są ludzie, którzy będą sięgali po różne cuda, będą odwoływać się do emocji, do miłości i tak dalej. A w konsekwencji za tym będzie szedł jakiś jad, jakaś trucizna. A ta Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. To jest niesamowity paradoks, bo był czas, kiedy Pismo Święte było rarytasem. Żeby kupić Pismo Święte, trzeba było mieć znajomości. Pamiętacie te dni? Było trudno kupić Biblię. Dzisiaj wchodzimy do księgarni, wchodzimy do sklepików przykościelnych, czasami nawet w zwykłych księgarniach, gdzieś tam w internecie możemy bez problemu kupić Biblię, jaką tylko chcemy. Tylko czy wraz z tą dostępnością Biblii zmieniło się społeczeństwo, zmienili się ludzie na lepsze? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Czasami jest to głoszenie Ewangelii na świadectwo, żeby nikt potem nie powiedział, a ja nie wiedziałem. Wiedziałeś, słyszałeś, ale niewiele z tym zrobiłeś. Będzie głoszona Ewangelia i wtedy nadejdzie koniec. Ale najciekawsze Jezus mówi dalej jeszcze. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niechaj rozumie. Kiedy Pan Jezus mówił o końcu świata, to połączył, jakby splutł ze sobą dwa niezwykle ważne wydarzenia. O co pytali apostołowie? Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata, tak? Ale Jezus wspominał także o zburzeniu Jerozolimy. Kiedy on to miało miejsce, to wydarzenie? 30 kilka lat po jego śmierci. Jeśli Chrystus umiera w roku 31 naszej ery, świątynię zburzono w 70 roku. 39 lat później. A więc niektóre wypowiedzi Chrystusa są to wypowiedzi dotyczącej nieodległej przyszłości, tej perspektywy tuż, tuż. Ale niektóre z tych wypowiedzi sięgają aż do końca świata, do naszych czasów. W tej większej skali tak się właśnie spełnią. A więc o czym Chrystus mówił? Na co mamy się przygotować? Jeżeli wierzymy, że to, ten koniec świata jest blisko, bo tak mówią proroctwa, to na co mamy się przygotować? Co ma się wydarzyć? Na co mamy zwrócić uwagę? A więc krótko powtórzmy jeszcze raz. Co się ma wydarzyć, zanim Chrystus powróci? Przede wszystkim będzie powszechne zwiedzenie, tak? Uwaga, będą zwodziciele. Kolejna rzecz. Fałszywi Mesjasze będą chcieli zamieszać nam w głowę i zamiast prawdziwego Chrystusa podstawić jakąś atrapę, coś zamiennego. Dalej, wojny i wieści wojenne. Kolejna rzecz, plagi głodu. Dalej, ogólnoświatowe epidemie, mamy to, trzęsienia ziemi. Kolejna rzecz, prześladowania chrześcijan, zanikanie prawdziwej wiary, wzrost nienawiści, fałszywi prorocy, wzrost nieprawości, zanik chrześcijańskiej miłości, brak wytrwałości w wierze, zwiastowanie Ewangelii będzie mocno podkreślane narodom. Wtedy nadejdzie koniec, mówi Jezus, ale na koniec co mówi Jezus? Na co zwraca uwagę? Uwaga na księgę Daniela. Kto czyta, niech uważa. Skoro Chrystus podsuwa nam księgę Daniela, żebyśmy ją w szczególny sposób docenili, żebyśmy ją poznali, to chyba warto to uczynić, tak? W kilku najbliższych czasie naszych spotkań kolejnych będziemy starali się zwrócić uwagę na najważniejsze myśli Księgi Daniela. To jest księga na nasz czas. Księga niezwykle nam potrzebna, dlatego że ona dotyka zjawisk, sytuacji, które mogą się wydarzyć w naszym życiu, które nas bezpośrednio dotyczą. A ten czas końca, o którym mówił Pan Jezus, na który jest adresowana Księga Daniela, jest to okres niezwykle trudny. Są to trudne czasy. Jak apostoł Paweł opisuje te czasy? Wiedz o tym, że w dniach ostatnich, kiedy się będzie kończył ziemski kalendarz, nastaną chwile trudne.
Ludzie bowiem będą. I tutaj mamy całą litanię zjawisk, które dzisiaj widzimy wokół siebie. Ludzie będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, jacy jeszcze? Bez litości, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga, będą okazywać pozór pobożności. To nie będzie tak, że będą ateistami. Nie, nie, nie. Niektóre przekłady współczesne mówią, do kościoła owszem chodzić będą. Ale wyrzekną się mocy prawdziwej pobożności. To będzie tylko piękna, powierzchowna rola. Takie powierzchowne udawanie. Czy te słowa są prawdziwe dzisiaj? Widzicie to wokół siebie? To tak jakbyśmy czytali gazetę współczesną, prawda? Otwieramy jakąkolwiek gazetę i co widzimy? Napady, gwałty, mordy, oszustwa, jakieś sensacje. Generalnie wszystko, co złe i co wypływa z człowieka. Takie będą czasy, trudne czasy w tych dniach ostatnich. Ale popatrzcie, co mówi sama księga Daniela o sobie. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa, zapieczętuj księgę, aż do jakiego czasu? Do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. A więc sam Daniel i jemu współcześni nie do końca tą księgę byli w stanie rozumieć, dlatego że pewne proroctwa były dopiero w zalążku. Ale przy końcu czasów ona będzie coraz bardziej zrozumiana. Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i będą obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Czyli Pan Bóg jakby specjalnie wstrzymuje zrozumienie tej księgi i rozpieczętuje ją, otworzy ją dopiero pod koniec historii świata. Ta księga mówi, idź zaś, spoczywaj w spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój los przy końcu dni. A więc widać, że sam Daniel również jest jakby myślami przeniesiony w tamtym kierunku do czasu, kiedy będzie to moment poprzedzający przyjście Chrystusa. Kim jest prorok Daniel? Oczywiście dzisiaj Biblia przez wielu współczesnych teologów ukazywana jest jako zbiór luźnych, niezwiązanych ze sobą miniatur, dzieł, dokumentów, które ktoś tak na szybko poszywał. Kilku autorów, niekoniecznie ci, którzy występują w nagłówkach księgi, a więc ksiąg mojżeszowych nie pisał Mojżesz, Izajaszów było trzech albo czterech i nie wiadomo, co tam jeszcze, prawda? Kim był Daniel? Niektórzy sądzą, że tak naprawdę Daniel niczego nie napisał, że księga Daniela, bo Daniel opis tych historii umiejscawia wydarzenia w czasach Babilonu, neobabilońskiego imperium, a więc w VI wieku przed naszą erą, że tak naprawdę Daniel niczego nie napisał, a pisał to jakiś anonimowy twórca gdzieś w II wieku przed narodzeniem Chrystusa. Różne najdziwniejsze teorie. Tym się nie przejmuję. Ważne jest to, co mówił Pan Jezus. Mówił, uważajcie na księgę Daniela. Kto czyta, niech czyta i uważa, rozumie. Co wiemy o Danielu? A więc według Biblii, Daniel żył w VI wieku przed naszą erą. W roku 605 przed naszą erą został zabrany do niewoli jako kilkunastoletni chłopiec. Mógł mieć wtedy 16, 17, 18 lat. A więc dostaje się do niewoli, tak jak Józef, wyrwany od swoich bliskich i gdzieś tam przeniesiony do odległego, obcego Egiptu. Wiemy też, że jego imię oznacza Bóg jest moim sędzią. Chcielibyście mieć takie imię? Nas dzisiaj słowo sąd, sędzia przeraża, prawda? Raczej chyba kojarzymy sąd, nie wiem jak wy, może ja się mylę, ale raczej kojarzymy sąd z miejscem, w którym nie chcielibyśmy być. Tak? Słowo sąd, sędzia, proces, wyrok, no to od razu nas przenosi w taki świat lekkiego dreszczu, prawda? I nie chcielibyśmy tam się w ogóle pojawić. Ale Daniel był ze swojego imienia dumny. I powiem wam dlaczego. Odpowiedź w tym kryje się, na to pytanie kryje się w Księdze Sędziów. Znacie tą księgę, prawda? Księga Sędziów nie opowiada o tym, jak taki zagniewany Bóg rozprawiał się twardo ze swoim krnąbrnym narodem. To nie jest księga wyroków Boga, księga potępienia, księga, w której Pan Bóg daje upust swojej furii i wściekłości na błądzących ludzi. Nie, 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 nie. O czym mówi Księga Sędziów? Mówi owszem o odstępstwie narodu i to cyklicznym, tam kilka cyklów takich odstępstwa, ale kiedy Pan Bóg widzi, że ludzie wołają do Niego, wysyła sędziów. Po co? Żeby osądził, potępił? Nie. Wysyła sędziów, żeby byli oni wybawicielami swojego narodu. A więc Księga Sędziów ukazuje nam sędziów jako wybawicieli posyłanych przez Boga. Jeżeli Daniel tak postrzegał Boga jako sędziego, no to nosił to imię z dumą, tak?
Bo Bóg jest moim sędzią dla Daniela oznaczało, Bóg jest moim obrońcą, wybawicielem, jest moim adwokatem, stoi przy mnie po to, żeby mnie wspierać. Przepiękne imię. Jestem przekonany, że Dawid był z niego bardzo dumny. Wywodził się z judejskiej arystokracji, a więc z takiego książęcego rodu. Płynęła w jego żyłach, to się mówi dzisiaj, błękitna krew. Został powołany na proroka Bożego. Był młodym człowiekiem, ale Bóg wybrał go jako tego, przez którego będzie przemawiał. Dożył prawdopodobnie około 90 lat, dlatego że był obecny na dworze babilońskim, ale potem, kiedy Babilon upada, był jeszcze obecny i działał na dworze perskim. A więc zmieniły się rządy, zmieniło się imperium rządzące na świecie, ale Daniel cały czas tam był. Doczekał prawdopodobnie końca niewoli babilońskiej, ale prawdopodobnie był już za słaby, żeby odbyć daleką podróż z Babilonu z powrotem do swojej ojczyzny, chociaż bardzo kochał swój kraj, swojego Boga, świątynię swojego Boga, prawdopodobnie został właśnie tam już do końca swoich dni w Babilonie. No i księga Ezechiela, który również działał na terenie Babilonu, wymienia Daniela jako jednego z trzech sprawiedliwych, ludzi, którzy rzeczywiście są wzorem wiary. Tyle wiemy o Danielu. Sama księga Daniela jest dosyć ciekawa. Mianowicie tą księgę możemy podzielić tak generalnie jakby na dwie takie kategorie rozdziałów. Są tam rozdziały, które zawierają historię. Pierwszy rozdział będziemy studiowali dzisiaj, ale trzeci rozdział, czwarty, piąty, szósty są to pewne historie, które miały miejsce w życiu Daniela albo jego przyjaciół, tak? Ale są też takie rozdziały jak drugi, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Są to rozdziały o charakterze proroczym. To już nie będą historie życia Daniela i jego przyjaciół, ale to będą pewne wizje, sny, pewne objawienia, które Pan Bóg da albo Danielowi, albo jakiemuś władcy, albo będzie to jakieś szczególne objawienie. A więc mamy dwie kategorie jakby przekazów w księdze Daniela. Mamy historię. O czym mówią nam historie księgi Daniela? One uczą nas, jakie cechy charakteru są potrzebne, żeby przeżyć kryzys, żeby zwycięsko przejść przez sąd, który Bóg odbędzie. Innymi słowy, jakimi mamy być, żeby przejść zwycięsko przez ten kryzys dziejów. Natomiast proroctwa mówią o tym, kiedy się coś stanie i jak się to stanie. Czyli proroctwa są z kolei takim przekazem, czego mamy się spodziewać. Jakimi mamy być my jako ludzie, nasze charaktery i co się będzie działo, kiedy się będzie działo, na co mamy być gotowi. Te dwie kategorie właśnie przekazu występują w księdze Daniela. Jakie są jeszcze cechy księgi Daniela? Przede wszystkim jest to ciągłość. A więc kiedy będziemy poznawali proroctwa księgi Daniela, to one najczęściej się rozpoczynają w czasie, kiedy żył Daniel, i sięgają swoim zakresem aż do czasów końca. Jest to taki ciąg wydarzeń, prawda? Taki okres od czasów Daniela, od czasów Babilonu, aż do końca świata. To jest niezwykle ważne, dlatego że niektórzy chrześcijanie dzisiaj tną sobie na kawałki te proroctwa. Troszeczkę spełniło się tu, potem długo, długo, długo nic i ten ostatni tydzień sobie wrzucimy tutaj. Nie wolno tak robić. Nie wolno tak robić. A więc to są proroctwa ciągłe, takie ogniwa ze sobą splecione. Kolejna rzecz, to jest kwestia akcentów. Na czym się koncentruje ten ciąg różnych proroctw? Na rzeczach najważniejszych. Biblia nie została napisana po to, żeby zaspokoić naszą ciekawość, tak? Ma przekazać nam prawdy, które są potrzebne do zbawienia, a nie odpowiedzieć na każde pytanie, które nam się pojawi w głowie. A więc Pan Bóg kładzie szczególne akcenty i mówi o tym, co jest najważniejsze dla nas, bo jest to nic innego jak podręcznik zbawienia. Najważniejsze, najbardziej praktyczne rzeczy. Wreszcie, kiedy czytamy Księgę Daniela, widzimy, że Pan Bóg stosuje bardzo mądrą metodę pedagogiczną. Jaką? Prowadzi nas od rzeczy prostych do rzeczy coraz bardziej skomplikowanych. Najpierw uczy nas alfabetu, a potem uczy ten alfabet wykorzystywać. A więc w Biblii, w Księdze Daniela szczególnie to widać, będą takie ciągi prorocze. Ogólny rys da nam drugi rozdział Księgi Daniela, siódmy rozdział uzupełni to, potem jeszcze będzie rozdział ósmy i dziewiąty i rozdział od 10 do 12 jeszcze bardziej to wszystko uzupełni. Nie wiem, czy wiecie, jak się tworzy filmy rysunkowe. Teraz to oczywiście komputerowo, ale jeszcze powiedzmy te pierwsze filmy Walta Disneya, które powstawały kilkadziesiąt lat temu, one były
bardzo prosto robione. A więc była jakaś klisza, na której się rysowało jakieś tam tło, prawda? Jakieś tam choineczki, jakieś traweczki. Potem na tą kliszę nakładano drugą, która była uzupełniana przez szczególne jeszcze jakieś dodatkowe szczegóły. Potem być może jeszcze jedną i jeszcze jedną. I kiedy się te klisze na siebie nakładały, to wtedy powstawał przestrzenny obraz pełen szczegółów. I dokładnie tak jest zbudowana Księga Daniela. Rozdział drugi Senoposągu stanowi generalny szkic, ale on o wszystkim nie mówi. Potem przychodzi rozdział siódmy i zaczyna z tego samego momentu, prowadzi do końca świata, ale uzupełnia ten obraz drugiego rozdziału o bardzo ważne szczegóły. Potem przychodzi rozdział ósmy, dziewiąty i znowu prawie od czasów Daniela, chociaż już troszkę później, aż do końca świata. I wreszcie rozdział dziesiąty, jedenasty, również coraz więcej szczegółów, coraz więcej informacji, ażeby ten obraz był coraz pełniejszy. A więc od rzeczy prostych do rzeczy coraz bardziej skomplikowanych. I to jest mądre. Pan Bóg uczy nas, żebyśmy rozumieli, żebyśmy zaczynali studiowanie Biblii nie od Księgi Apokalipsy, bo się pogubimy, ale najpierw poznajmy te prostsze rzeczy, prostsze symbole i potem dopiero sięgnijmy po tą księgę. I to jest chyba mądre, prawda? Pan Bóg wie, co robi. Chciałby, żebyśmy tą drogą poszli. A więc, moi drodzy, czytamy księgę proroka Daniela. W trzecim roku panowania króla judzkiego, Jojakima, przybył król babiloński, Nebuchadnezor, pod Jerozolimę i obległ ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego, Jojakima, oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Shinar, do domu swego Boga, umieszczając naczynia w skarbcu swojego Boga. Dramat. To jest to, co przeżywali apostołowie. Oni nie mogli sobie wyobrazić, że ta świątynia, którą kochali, w której się modlili, że ona miała być zniszczona. A to się stało właśnie za czasów Jojakima. Kiedy król Nebukadnezar obległ to miasto, zniecierpliwiony ciągłymi jakimiś knowaniami z Egiptem i tak dalej, a więc przybył, zniszczył świątynię, wziął jeńców, zabrał do siebie pewne naczynia z domu Bożego. To jest pierwsza inwazja. Jeszcze wtedy oszczędził świątynię, ale zabrał część arystokracji, to był 605 rok przed naszą erą, młodych ludzi, książąt narodu, część naczyń, gdzie to wszystko zabrał? Do swojego Boga, do swojej świątyni. Babilon miał ciekawą taktykę. Jaką? On nie próbował zwalczać innych religii. Ale Babilończycy wychodzili z założenia, że skoro świat jest pełen bogów, to może jest jakiś Bóg, którego my jeszcze nie znamy i warto byłoby go dodać, przyjąć do tej wielkiej rodziny. A więc nie było nic złego, tak oni uważali, w tym, żeby czcić wszystkich bogów, jakich się da. Im więcej, tym lepiej, tak? A więc kolejne zdobycze to było poszerzanie skarbca bogów babilońskich. Poza tym pamiętajmy o tym, że w starożytni ludzie myśleli tak, że wojny między mocarstwami, między narodami, między krajami, to tak naprawdę są wojny między kim? Między bogami. A więc Babilończycy szli w imieniu swoich bogów. Jeżeli pokonali naród izraelski, to znaczy, że bogowie babilońscy pokonali Boga Żydów. I zabranie tych wszystkich naczyń do dalekiego Babilonu oznaczało, że nasi bogowie są silniejsi. Wy czcicie słabego Boga. Wasz Bóg przegrał. Nasi bogowie są mocniejsi. To był przykład, wyraz jakiejś dominacji, jakiegoś zwycięstwa. No, czy tak rzeczywiście było? Porównajmy dwa miejsca, dwie stolice. A więc mamy Babilon. Co możemy powiedzieć o Babilonie? Że to jest do dzisiaj Babilon jest uważany za centrum fałszywej religii, tak? Centrum jakichś fałszywych poglądów. Był to ośrodek, centrum fałszywego kultu. Czym była Jerozolima? To było centrum prawdziwej religii. Tam prawdziwy Bóg miał swój dom modlitwy, swoją świątynię. Dwie stolice, Babilon, Jerozolima. Fałsz i prawda. Babilon wyznawał wiarę w wielu bogów. Dziesiątki bóstw. Co mówiła Jerozolima? Nie. Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. Słuchaj, Izraelu. Jahwe jeden jest, Jahwe jedyny. To było pewien jakby taki no, niecodzienny pogląd na tle pogańskich narodów. Bo właściwie Żydzi mieszkali w oceanie narodów, które wyznawały wielobóstwo. Egipt, Babilon, Asyria, Medopersja, Chetyci, gdziekolwiek się udalibyśmy w tamtym czasie, wszędzie trafilibyśmy na mnóstwo świątyń poświęconych różnym bogom. A to był taki niewielki naród, który na przekór wszystkiemu wierzył, że Bóg jest jeden. Koniec i nie ma dyskusji.
Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będę się dzielił z nikim chwałą. Tylko ja jestem Bogiem. I to było naczelne wyznanie wiary judaizmu. Babilon był religią promującą niemoralność, grzech. Religia babilońska była bardzo skrojona na miarę ludzi. A więc to ludzie ją stworzyli. Jaka zatem była? Przyjemna, ciekawa, pięknie opakowana, zaspokajała wszystkie najskrytsze ludzkie pożądliwości i skłonności do zła. Tam wszystko można było po prostu znaleźć. I to dla grzesznika wymarzone. A co powiemy o Jerozolimie? Że ta duchowość, ta prawda, którą głoszono w Jerozolimie, była to prawda wymagająca. Kiedy przychodziliśmy do Boga prawdziwego, to Bóg mówi, musisz się zmienić. Są rzeczy, których nie mogę u Ciebie tolerować. Nie wszystko, co robisz, jest w porządku. Są rzeczy złe i te złe rzeczy nazwijmy po imieniu. A więc patrzcie, jak ważne to jest. Tutaj ludzie sobie tworzą bogów, a tutaj Bóg chce stworzyć ludzi na nowo, na swoje podobieństwo. Chce wyciągnąć nas z tych szponów zła. Dalej. Babilon głosił zbawienie jako wynik dobrych uczynków. A więc jeżeli dobrze zapłaciłeś Bogu, jeżeli wprawiłeś Go w dobry humor, to ten Bóg spojrzał na ciebie przychylnie. A tutaj Jerozolima cały czas podkreślała, że zbawienie jest darem łaski, miłosierdzia, darem niezasłużonym. Jesteś zbawiony, bo Bóg cię kocha. Jesteś zbawiony, bo zostałeś przez Niego stworzony. Bóg chce, żebyś żył na wieki. To jest Jego wola i Bóg zrobi wszystko, żeby ci w tym pomóc. Nie zrobi tego wbrew tobie, ale chce ci okazać łaskę i dać ci to zbawienie. W Babilonie to ludzie powinni zapewniać Bogom odzienie i mieszkanie. Powinni wręczać Bogom łapówki. Zachowały się pewne zapiski na tabliczkach glinianych, w których jeden z Babilończyków grozi swojemu Bogu. Jeżeli nie będziesz wysłuchiwał moich modlitw, jeżeli nie spełnisz tego, czego chcę, to ja mówię ci od razu, że skończą się ofiary, wino, jedzenie, nic ode mnie nie dostaniesz, grozi Babilończyk swojemu Bogu. Oczywiście możemy się uśmiechnąć na to wszystko, ale tak oni pojmowali religię. Bogowie decydowali o losach ludzi. Każde miasto, nawet człowiek miał swojego osobistego Boga, stąd taka wielość tych bóstw. Czciło się wielu bogów, ażeby nie wzbudzać zazdrości żadnego z nich. No to dopiero było, prawda? Demokracja, każdemu po równi, żeby nikt nie czuł się pominięty. Kiedy człowiek przestępował pewna zasada, więc popełniał grzech w myśl pewnych przepisów religii babilońskiej, to Bóg opuszczał człowieka, a jego puste miejsce natychmiast zajmowały jakieś demony, które zsyłały choroby, nieszczęścia itd. Więc była to religia oparta na strachu. Bogowie karzą ludzi, zsyłając na nich choroby, ich gniew może powstrzymać tylko cyklicznie składana ofiara. Czyli bogowie babilońscy byli bardzo tacy humorzaści. Byli bardzo skłonni do jakichś dziwnych postaw. Trzeba było ich ciągle jakoś przejednywać ofiarami. W czasie modlitw należało ściśle przestrzegać pewnych kanonów, pewnych liturgii. I każdemu Bogu dedykowało się w ciągu roku jeden dzień. A więc każdy dzień praktycznie był świąteczny z jakiegoś tam powodu. Jak nie z tego, to z innego, jak nie ten Bóg, to jakiś inny. Ciągle coś tam się działo. W czasie niektórych obrzędów składano w ofierze ludzi. Była to religia bardzo krwawa, bardzo taka drastyczna w swoich jakichś zasadach. Z jednej strony totalna rozwiązłość, rób co chcesz, a z drugiej strony radykalne, bardzo krwawe obrzędy. Nabożeństwa ku czci bogini Isztar bardzo często towarzyszyły masowe orgie, a więc niemoralność, która nie miała granic. Zastanówmy się, dlaczego Pan Bóg pozwolił dotrzeć pogańskim wodzom, Nebukadnezarowi, pod mury Jerozolimy. Dlaczego święty Bóg, wszechmogący Bóg, nie był w stanie uchronić swojego ludu przed taką inwazją? Czy rzeczywiście nie był w stanie? Był w stanie, jak najbardziej był. Ale problem leżał gdzie? Nie w braku Bożej mocy, problem leżał w tym, że to ludzie zerwali więzi z Panem Bogiem. Czytamy, w chwili objęcia rządów Jojakim miał 25 lat i rządził 11 lat w Jerozolimie. Czynił co? To, co złe w oczach Pana, Boga swego.
Przeciw niemu wyruszył Nabuchodonozor, król babiloński, zakuł go w podwójne kajdany z brązu, by uprowadzić go do Babilonu. Wywiózł też Nebukadnezar do Babilonu część naczyń świątyni pańskiej i złożył je w pałacu w Babilonie. Tutaj mamy powód, dlaczego tak się stało. Bo ludzie, którzy powinni być Bogu wierni, odwrócili się od Pana Boga plecami. I wtedy Pan Bóg sięgał po bardzo takie drastyczne środki. To nawet nie chodziło o gniew Pana Boga, ale chodzi o to, że jeśli ktoś nie słucha naszych spokojnych słów, to co wtedy robimy? Gdybyście widzieli, że ktoś biegnie w kierunku przepaści, krzyczycie, nie reaguje, prosicie, nie reaguje, podstawilibyście nogę? Ja bym podstawił. I chociaż ten człowiek by sobie pozdzierał kolana, pozdzierał łokcie, to może by nie wpadł do tej dziury. I kiedy Pan Bóg widział, że jego naród odwraca się od niego, popełnia błędy i nie reaguje na słowa, nie reaguje na proroków, to w pewnym momencie powiedział, dobrze, to przekonajcie się, jak to jest służyć tym obcym Bogom. Jeżeli ja wam nie odpowiadam, dobrze, przekonajcie się, jak jest tam. I przekonali się bardzo szybko, jak tam jest. Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz możnowładców, młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy. Czyli to jest to, o czym mówiliśmy. Daniel pochodził z takiego kręgu książąt, arystokracji. Nie był przeciętnym człowiekiem, był człowiekiem dobrze urodzonym. Wybierz mi takich ludzi, których będę mógł przygotować do służby na swoim dworze. Mieli to być młodzieńcy o pięknym wyglądzie, obeznani z wszelką mądrością, posiadających wiedzę, obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich uczyć pisma i języka chaldejskiego. Po co królowi byli ci młodzi ludzie? To jest dobre pytanie. Dlaczego Pan Bóg, dlaczego król chciał mieć właśnie tych ludzi na swoim dworze? Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich, wina, które pijał. Mieli być wychowani przez 3 lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. 4 młodych Hebrajczyków. Zabrani z domu, daleko od szkoły, daleko od swojej świątyni, daleko od domu, sami w obcym imperium, na dworze króla. Na pewno nie było łatwo. Co chciał zrobić Nebukadnezar? Nebukadnezar chciał im wyprać mózgi, jak to się mówi, prawda? Chciał zabrać im tożsamość i włożyć do ich głów zupełnie inne treści. Do czego byliby przydatni tacy młodzi ludzie? Gdyby zostali wyszkoleni, zaprogramowani, przygotowani, to mogliby potem w imieniu Babilonu rządzić swoim krajem. Tak? Miałby oddanych, uległych, posłusznych, marionetkowych przedstawicieli w Izraelu. A więc chciał wydrzeć im wiarę w Boga, wydrzeć im ich historię, ich patriotyzm, ich umiłowanie kraju, świątyni i zastąpić to zupełnie czymś innym. Można powiedzieć, dlaczego to ich spotyka. Ja, kiedy dopadają mnie różne problemy, lubię wracać myślami do pewnej obietnicy, którą Pan Bóg składa w liście do Koryntian. Co mówi apostoł Paweł? Jest to 1 list do Koryntian, rozdział 10, wiersz 13. Wierny jest Bóg i nie pozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. To, co spadło na Hioba, czy Pan Bóg tak przypadkowo pozwolił diabłu działać? Pan Bóg postawił Hioba jako wzór, jako człowieka, z którego Pan Bóg był dumny. I kiedy pozwolił diabłu przystąpić do Hioba, zakreślił mu granice, w których może działać i wiedział, że Hiob jest w stanie tą próbę przejść. Hiob być może nie wiedział tego, ale pod koniec tej księgi powiedział: Panie Boże, kiedyś to ja Ciebie znam tylko ze słyszenia, ale teraz wiem, kim jesteś. Teraz coś z Tobą przeżyłem. Hiob wyszedł zwycięsko, podobnie jak Daniel i jego 3 przyjaciele. Dadzą sobie radę, bo Bóg jest z nimi, a oni chcą być Bogu wierni. Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona. Danielowi Belteszazar, Hananiaszowi Szadrach, Miszalowi Meszach, Azariaszowi zaś Abednego. No, dobrze będzie, gdy się przyjrzymy, co te imiona oznaczają, bo to nie była taka przypadkowa zmiana. Co zresztą w Biblii oznacza zmiana imienia? Ktoś, kto zmienia imię, okazuje władzę w ten sposób. Jeżeli Pan Bóg zmienił Jakubowi imię z Jakuba na Izrael, co w ten sposób okazał? Że ma władzę nad Jakubem. Kiedy
Adam dostał od Boga polecenie ponazywania zwierząt w raju, to to nadawanie nazw zwierzętom było wyrazem władzy Adama nad światem zwierząt. A więc król zmienia im imiona. Pokazuje im, że ja mam nad wami władzę. Coś się kończy i coś zaczyna. O czymś macie zapomnieć i o czymś myśleć teraz. Popatrzmy, do czego te zmiany prowadzą. A więc mamy tutaj po tej stronie lewej imiona hebrajskie, po prawej babilońskie. Hebrajskie imię Daniel oznacza Bóg jest moim sędzią. Jakie jest nowe imię Daniela? Belteszazar, stróż skarbów Bela, babilońskiego boga. Hananiasz, Jahwe jest łaskawy. To jest hebrajskie imię przyjaciela Daniela. Nowe jego imię Szadrach, rozkaz Aku, babilońskiego boga. Miszael, któż jest jak Bóg. Przepiękne imię. Nowe imię Miszaela to jest Meszach, któż jest jak Aku, pogański bóg Babilonu. Azariasz, Jahwe pomaga. Nowe jego imię Abednego, sługa Nebo albo Nego. Widzicie różnicę? Królowi zależało na tym, żeby wiarę ojców, religię, którą wyssali z mlekiem matki, prawdziwą religię, zabrać tym młodym ludziom, a włożyć im do głowy pogańskie treści, zupełnie coś innego. Jak myślicie, czy dzisiaj podobna walka może się toczyć o nasze umysły? Czy dzisiaj nie jest tak, że bardzo często na różne sposoby ktoś próbuje włożyć do naszej głowy ludzkie tradycje, a zabrać nam prawdziwe nauczanie Pisma Świętego? Czy nie jest tak? Moi drodzy, ilu chrześcijan żyje w przekonaniu, że zna Boga, a tak naprawdę wyznaje pewne tradycje na jego temat, nie sięgnąwszy do źródła, do tego, co mówi Pismo Święte? Jak ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, w co mamy wierzyć. A więc ta zmiana imion była dla tych młodych ludzi wielką próbą. Ja jestem przekonany, że chociaż na zewnątrz nadano im nowe imiona i takimi imionami zwracano się do nich, to między sobą, kiedy byli w swoich pokojach, jak do siebie mówili? Daniel, po swojemu, tak? Byli wierni swojemu Bogu, wiedzieli, komu mają służyć, w kogo mają wierzyć. Daniel powziął postanowienie, by nie kalać się potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Prosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Dziwni ludzie, można by powiedzieć. No, podejrzewam, że wielu rówieśników Daniela, kiedy dostałoby taką propozycję, słuchajcie, od dziś jecie to, co król je. Jaka byłaby reakcja? Wow, ale super, będę jadł to, co król, te same potrawy, te samo wino, będę żył jak król, jakie wyróżnienie, prawda? A tymczasem Daniel i jego przyjaciele zmartwili się trochę. Co by tu zrobić, żeby się z tego wykręcić? Czytamy, że postanowili oni nie kalać się potrawami królewskimi. Czyżby król jadał z koryta? Jadał rzeczy niesmaczne, jakieś odpady, ochłapy? No nie. Na jego stole były same wykwintne rzeczy. Problem polegał na tym, że dla ludzi wierzących, dla Daniela i jego przyjaciół, sprawa nie była taka oczywista i prosta. Pismo Święte mówi: z całą pilnością strzeż swojego serca, bo życie tam ma swoje źródło. Czy to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy wierni w małych rzeczach, to będziemy też wierni w większych rzeczach? Bo niektórzy ludzie myślą, Panie Boże, jedzenie to jest taka mało ważna rzecz, tak? W tym mogę sobie jakoś tak pójść na skróty, ale jak przyjdą poważne sprawy, jak będą takie ważne, naprawdę bardzo ważne, to Panie Boże, ja Ci obiecuję, że będę Ci wierny. Ale w tych drobiazgach to tak się nigdy nie dzieje. Jeżeli ktoś lekceważy drobne rzeczy, najczęściej w tych dużych też wierny nie będzie. Czy chrześcijaństwo jest trudne, moi drodzy? Czy wiara w Boga jest trudna? Nie, Pan Bóg nas prowadzi od tych drobnych rzeczy do rzeczy większych. Ale jeśli nie będziemy się chcieli uczyć w drobiazgach, to potem nie będziemy umieli być wiernymi w większych sprawach. A więc nie unikajmy drobiazgów. One są istotne. Dlaczego Daniel i jego przyjaciele mieli problem z tym królewskim stołem? Po pierwsze, na stole króla znajdowały się często potrawy, których oni jako Żydzi, znający biblijne menu i biblijne zasady, które Pismo Święte przedstawia, oni wiedzieli, że pewnych rzeczy po prostu jeść nie mogą.
Pismo Święte mówiło o pewnych rodzajach mięs, które nie powinniśmy spożywać. Nie powinniśmy spożywać jako ludzie wierzący krwi, tłuszczu zwierzęcego i tak dalej. Nie powinniśmy spożywać zwierząt, które padły. No tam chyba padliny raczej nie podawana na stole królewskim, ale pewne rodzaje mięs były tam niejadalne dla tych młodych Hebrajczyków. Zwierzęta zabijano w sposób niezgodny z Bożym zaleceniem. Jak mieli zabijać zwierzęta wyznawcy judaizmu? Mieli pozwolić wypłynąć krwi. Im mniej krwi w mięsie, tym lepiej. Dlatego, że krew dla Żydów była siedliskiem życia. I tylko Bóg ma prawo do krwi. Krew mogła być użyta na ołtarzu, ale absolutnie nie powinna być używana jako pokarm. Ale uwaga, czy transfuzja jest spożywaniem krwi? Niektórzy sądzą, że nie możemy przyjąć transfuzji, bo jest to nic innego jak spożywanie krwi. Chyba nie ta. Chyba troszkę ktoś się zagalopował. Potrawy królewskie były często poświęcane bogom, a więc uczestnictwo w takim posiłku królewskim było niejako wejściem w komunię, tak? W jakieś współuczestnictwo. Było jakąś wspólnotą duchową, no bo jeśli te pokarmy były poświęcone bóstwom babilońskim, a ja zasiadam i jem je, to tak ja bym stawał się wyznawcą tych bogów, tak? A więc Daniel powiedział nie. Co by tu zrobić, żeby się nie narażać na takie przeciwności? Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością, miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: obawiam się, by mój pan król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze niż twarze młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla. Bardzo rozsądnie mówi, ale popatrzcie, co zrobił Pan Bóg. Kiedy widział, że w Danielu i w jego przyjaciołach jest ta chęć wierności, co Pan Bóg zrobił? Utorował Danielowi drogę. Czy wiecie, jak ważne jest to w tych naszych drobnych doświadczeniach, żebyśmy zrobili to, co do nas należy, a Pan Bóg zrobi resztę? Czasami nie robimy nic, bo mówimy, ojej, to się nie uda, to za trudne. Pan Bóg mówi, zrób to, co możesz, a ja zrobię resztę. Co zrobił Daniel i jego przyjaciele? Nie chcieli się kalać. Chcieli być czyści. Nie wiedzieli jak, nie mieli na to wpływu za bardzo, nie mieli znajomości na dworze królewskim, ale bardzo spokojnie, rzeczowo poprosili o taką możliwość. Co zrobił Bóg? Pan Bóg zmiękczył serce dozorcy. Pan Bóg zadziałał w sposób sobie cudowny i okazało się, że będzie to możliwe. Daniel powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: poddaj swoje sługi twoje 10-dniowej próbie. Niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś. Bardzo rozsądna propozycja. Nie obawiaj się o swoją głowę. My nie chcemy ci robić niczego na złość, nie chcemy ciebie narażać, ale chcemy też zachować swoją tożsamość. Zróbmy próbę. Przystał na to żądanie i poddał ich 10-dniowej próbie. Po upływie 10 dni wygląd ich był lepszy, zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy, wino do picia, a podawał im jarzyny. Czy ta moc lepszego wyglądu Daniela i jego przyjaciół polegała tylko na jarzynach? No pewnie, że jarzyny są zdrowe i na pewno były o wiele bardziej odżywcze i wskazane niż to jedzenie, które mógł spożywać król, ale jestem przekonany, że Pan Bóg na tej postawie Daniela położył swoje dodatkowe błogosławieństwo. 10 dni to nie jest długo, prawda? A widać było różnicę, że coś jest inaczej, coś jest lepiej, a więc Daniel i jego towarzysze wyglądali naprawdę rewelacyjnie. Czy Daniel i jego przyjaciele wybrali jakąś gorszą, bardziej ubogą dietę? Okazuje się, że hebrajskie określenie zeroim, tłumaczone jako jarzyny, oznacza to ziarno, nasienie. A więc tak naprawdę to, co jadł Daniel, to mogły być, moi drodzy, nasiona fasoli, ogórków, czosnku, porów, soczewicy, melonów, cebuli, także chleba. Wspaniale można się najeść, prawda? Bardzo bogata dieta i nie ma się co dziwić, że Daniel wcale na tym nie przegrał. Co mówi Salomon, kiedy chcemy coś załatwić? Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość. Słowo raniące pobudza do gniewu. Wyobraźcie sobie taką rozmowę, że Daniel przychodzi do tego nadzorcy, sług i mówi: słuchaj, no, nie będziemy tego paskudztwa jeść,
bo my jesteśmy Żydami i nie będziemy się kalać takim jedzeniem, które jest obrzydliwe, paskudne, kalające i tak dalej. Czy Daniel załatwiłby coś w ten sposób? No właśnie. No właśnie. Ściągnąłby na siebie prześladowania, bo w tym momencie nadzorca poszedłby do kogoś tam wyżej i powiedział: słuchaj, no mam problem z tymi czterema młodzieńcami, tutaj dajmy im najlepsze jedzenie, oni jeszcze fochy jakieś robią, to prawdopodobnie wylądowaliby w jakimś więzieniu albo gdzieś na jakimś zesłaniu, jakimś kamieniołomie, gdziekolwiek. Daniel wiedział, że nie mogą tutaj niczego żądać, mogą prosić. I pokora jest bardzo taką ważną cechą mądrości. My też często jako chrześcijanie znajdujemy się w sytuacji, kiedy możemy tylko prosić. Możemy się modlić, prosić, liczyć na przychylność i bardzo często w tej pokorze naprawdę wygrywamy. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, On twoje ścieżki wyrówna. To jest Boża obietnica, którą nam składa. Bóg zaś dał tym czterem młodzieńcom wiedzę, umiejętność wszelkiego pisma, mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń, snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich do Nebukadnezara. Król rozmawiał z nimi i nie można było znaleźć pośród wszystkich nikogo równego Danielowi, Haniaszowi, Miszaelowi, Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich sprawach wymagających mądrości, roztropności, jakie przedkłada im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów, wróżbici. W całym jego królestwie przebywał tam Daniel aż do pierwszego roku Cyrusa. Daniel był gotów sprzeciwić się ogółowi i mocno trwać przy Bożych zasadach. Jaka winna być nasza postawa wobec Boga i ludzi? Czy jesteśmy gotowi sprzeciwić się wpływom współczesnego Babilonu? Popatrzcie, jak mądrze postąpił Daniel. On był wierny Bogu, ale ta wierność Bogu nie była przejawiana przez opryskliwość, taką szorstkość, pogardę dla innych ludzi. Ja znam sytuację, kiedy niektórzy ściągali na swoją głowę prześladowania, nie dlatego, że byli pokornymi sługami Chrystusa, ale dlatego, że te prześladowania prowokowali wręcz. Wiecie, łatwo jest być męczennikiem dla Pana Boga, tak? I powiedzieć: dokuczają mi, prześladują mnie, źle o mnie myślą. Ale bardzo często mamy to na własne życzenie. Jeżeli ktoś nie potrafi spokojnie rozmawiać, ale żąda, wywyższa się, okazuje pogardę ludziom, to nie ma się co dziwić, że mogą na niego spaść prześladowania. Nie o takie prześladowania Panu Bogu chodzi, nie o takich mówił do nas. I teraz, moi drodzy, dlaczego ten tytuł? Jak się rozpoczyna pierwszy rozdział Księgi Daniela? Rozpoczyna się triumfem Babilonu. Wojska babilońskie przychodzą, zabierają naczynia, porywają w niewolę. Widać, że są jakby silniejsze, tak? I Daniel i jego towarzysze mogą zapytać: Panie Boże, gdzie Ty jesteś w tym wszystkim? Gdzie Ty jesteś? Zabrano ich do dalekiego Babilonu. Czy tam sięgały wpływy ich Boga? Ludzie starożytni pomyśleliby: oho, ho, 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 ho. Gdzie jest Jerozolima, a gdzie Babilon, tak? Gdzie jest Palestyna, a gdzie jest Imperium Babilońskie? Tysiące kilometrów. A więc pytanie, czy wasz Bóg tam w ogóle coś jest w stanie zrobić? Jak się kończy pierwszy rozdział Księgi Daniela? Bóg tam był. Bóg torował drogę. Bóg im błogosławił. Bóg chciał użyć tych ludzi młodych jako niesamowite, cudowne narzędzia dla oddziaływania na króla tego wielkiego imperium. No i słowa, które na pewno doskonale znacie. Najbardziej brak na świecie ludzi uczciwych, nieprzekupnych, niezakłamanych, czystych i w najgłębszych zakamarkach serca i duszy. Ludzie tacy nie objawiają się nazwać grzechu po imieniu, a sumienie ich jest wierne obowiązkowi jak igła magnetyczna biegunowi północnemu. Ludzie ci staną po stronie sprawiedliwości, choćby niebiosa przeminęły. Czego Pan Bóg szuka dzisiaj w nas? Czy chce, żebyśmy jechali do Afryki i tam byli misjonarzami? Być może niektórzy tam pojadą. Czy chce, żebyśmy szokowali naszych sąsiadów czynionymi przez siebie cudami? Jeżeli Pan Bóg uzna, może dać nam takie moce. Czego Pan Bóg w nas szuka? Szuka nas w nas takiej spokojnej, pokornej, ufnej wiary w Jego majestat i w Jego wolę.
Pan Bóg potrzebuje ludzi, którzy nie są na sprzedaż, którzy nie będą się zachowywali jak chorągiewka, w zależności od tego, jak wiatr powie, ale jeśli powiedzą, wierzę Ci, Panie, to będą nawet sami byli gotowi stanąć przeciwko wszystkim. I nie po to, żeby warczeć na tych ludzi, ale pokazać, mam inne zasady, inne zwyczaje, bo mój Bóg tak mi nakazał. A więc to jest niezwykle ważne, moi drodzy, abyśmy tak umieli patrzeć na ludzi żyjących obok nas, żebyśmy mogli być dla nich drogowskazami. Bóg, który zdawałoby się przegrał, tak naprawdę wygrał. Okazał się panem całego świata, bo tam w dalekim Babilonie również jego moc dawała o sobie znać. Nasz drogi Boże, chcemy dziękować za to, że jesteś. Dziękować za to, że jesteś Bogiem miłości, ciepła, że jesteś Bogiem, który działa na całym świecie i niezależnie, gdzie rzuci nas los, Ty tam jesteś, Panie, tak jak byłeś z Danielem i jego przyjaciółmi. Chcemy dziękować, że uczysz nas powoli, krok po kroku, jak mamy z Tobą chodzić. Zaczynasz od rzeczy najprostszych, od takich szczegółów, ale potem prowadzisz nas do rzeczy trudniejszych, rzeczy, które są bardziej wymagające. Pozwól nam, Boże, być wiernymi Tobie właśnie w tych drobiazgach, w tych małych rzeczach, bo to nas przygotuje na rzeczy większe. Błogosław nas, Panie, prowadź nas, strzeż i pozwól, abyśmy byli tak jak Daniel i jego przyjaciele, abyśmy byli ludźmi, którzy nie są na sprzedaż, abyśmy byli ludźmi, którzy będą trwali przy Tobie, nawet gdyby runęły niebiosa. Chcemy takimi być, Panie Boże, naprawdę chcemy. Dlatego prosimy Ciebie o to, byś nas błogosławił, strzegł, korygował w razie potrzeby, żebyś nas uczył, jak mamy chodzić Twoimi drogami, abyś wrzucił w nasze serca ziarna wiary, aby one kiełkowały, żeby wydawały plon. Panie Boże, chcemy do Ciebie należeć. Wiemy, że żyjemy na terenie obcego zupełnie Ci świata, gdzie zwyczaje, gdzie władca tego świata jest Tobie zupełnie przeciwny, a my w centrum tego oceanu zła chcielibyśmy zachować swoją czystość, Panie, dla Ciebie. Prosimy, prowadź nas, chroń i błogosław. Wołamy do Ciebie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.